Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Druga tajemnica chwalebna. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Pan Jezus wstąpił do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca. Wypełnił wiernie swoją misję odkupienia człowieka. Otworzył nam drogę do nieba, lecz tą drogą jest miłość do Boga i do bliźniego. Maryjo, spraw, aby nasza miłość do Chrystusa i bliźniego była prawdziwa i pełna zawsze, płynąca zawsze z naszego serca. Ufamy, że dusza świętej pamięci Ojca Tadeusza wypełniła tę misję tutaj na ziemi, jak najbardziej potrafiła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Trzecia tajemnica chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego. Zamiast czekać na dobroć sami, najpełniej codziennie odnawiajmy jedność z Duchem Świętym. Bóg zesłał nam Ducha Świętego wraz z Jego darami. Prośmy Go o naszą dobrą przemianę, abyśmy pozbawieni lęków, obojętności, niepokojów, napełnili nasze życie tym, co w oczach Chrystusa jest najlepsze. Maryjo, pierwsza głosicielko dobrej nowiny, któraś nigdy nie zwątpiła w dobroć Boga. Ufamy, że przez wytrwałość i otwartość na Boga, na dary Ducha Świętego, zmarły ojciec Tadeusz wypełnił wolę Ducha Świętego.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O dobry Jezu, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ten, kto pokłada ufność Bogu, będzie zawsze otoczony specjalną opieką.
Maria od samego początku bezgranicznie ufała Bogu, także w trudnych i bolesnych chwilach. Idźmy i my tą drogą, ufajmy i zawsze akceptujmy wolę Jezusa, nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy. On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Mario, w niebo wzięta, módl się za nami. Ufamy, że czas próby dla duszy zmarłego ojca Tadeusza zakończył się szczęśliwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie Twym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz
odpoczywanie. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Bóg obdarzył chwałą swoją wierną służebnicę. Maryja króluje. Miejmy świadomość tego, jak ważna jest to zadanie dla niej. Ona bierze w swoje dłonie całe nasze życie. I wiemy, jak wielką łaską otacza swoich wiernych czcicieli. Maryjo, nasza najlepsza powierniczko, pośredniczko i pocieszycielko. Ufamy, że przygarniesz do swego królestwa oddanego Ci syna, ojca Tadeusza. Królowo Różańca Świętego, wprowadź do królestwa Twego syna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, lecz zbaw nas od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak to było na początku, na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dołoży się ku niebym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Światłość wieczna niech mu świeci, gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen. Imię i Ducha Świętego, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z wami wszystkimi. Drodzy współbracia, kochana rodzino, ojcze prowincjale, wszyscy, którzyście zgromadziliśmy się dzisiaj tu, przy tej trumnie naszego współbrata ojca Tadeusza. Serdecznie was wszystkich witamy razem z ojcem prowincjałem. Bardzo cieszymy się i całą naszą wspólnotą i z oddziałem świętego Łukasza, z pielęgniarkami, wszystkimi, którzy posługują naszym chorym. Cieszymy się, że tak licznie zgromadziliście się u nas. W tym samym czasie na górze, w Kaplicy Królowej Polski, odbywa się razem z chorymi msza święta. Ojciec przewodniczy na górze, by troszeczkę tu zwolnić miejsca i byśmy bezpiecznie mogli przeżywać tę najświętszą ofiarę z naszym ojcem Tadeuszem. Jego śmierć napełniła nas wszystkich bólem, a szczególnie jego rodzinę. Wszyscy bierzemy udział w ich cierpieniu, wyrażamy nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia. Nasza rozłąka ze zmarłymi jest tylko przejściowa. Dlatego ufamy, że spotkamy się znowu z ojcem Tadeuszem w domu naszego ojca. Bóg miłosierny daje odkupienie. Nachyl swe ucho na głos mego.
modlimy się. Boże, Tobie pokornie polecamy naszego współbrata, ojca Tadeusza, którego darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym i kapłańskim. I prosimy, abyś teraz uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego współbrata, kapłana i misjonarza przeminęło już życie ziemskie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Ojcze, abyś wprowadził go do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym, teraz i na wieki wieku. Amen. Miłosierny Ojcze, Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci przemieniasz w jutrzenkę życia. Wejrzyj na Twoich wiernych, pogrążonych w żałobie. Twój Syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi, rodzicami, chrzestnymi, tymi, którzy nas wyprzedzili do domu Ojca, gdzie oczesz wszelkie łzy z naszych oczu przez Chrystusa, Pana naszego. Racz mu dać, Panie, aż na pośpiechu miejsca, niechaj mu świeci. Ogromnie w Twojej litości zgłaśnie prawość moją. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieki stan niechaj mu świeci. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku ministra niechaj mu świeci. Drogi Ojcze prowincjale, wiemy, że wskutek ludzkiej skłonności wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest z nas bez winy. Dlatego chcemy złożyć za naszego zmarłego brata, współbrata, ojca Tadeusza, najświętszą ofiarę. Proszę Cię, jako przełożony tego domu, abyś odprawił w intencji całej rodziny pogrążonej w żałobie. Ja odprawiam, już odprawiłem msze święte za ojca Tadeusza, naszej wspólnocie i współbracia też. Proszę Cię o przewodnictwo, abyśmy mogli zjednoczyć się razem z Tadeuszem. Wiemy, że żyje,
razem z nami i teraz również celebruje tę najświętszą ofiarę. Już nie tu, ale w wieczności. Dlatego prosimy Cię o ofiarowanie tej mszy świętej za rodzinę i za nas tu wszystkich zebranych, aby ramiona Ojca były szeroko otwarte, kiedy będziemy przechodzić z tej ziemi do domu Ojca. Do naszego współbrata, aby Pan udzielił mu chwały nieba. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego pragnie moja dusza. Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu, w świątecznym orszaku, wśród radości i chwały. Boga żywego pragnie moja dusza.
ześlij światłość i wierność swoją, niech mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą i do Twoich przybytków. Boga żywego pragnie moja dusza i przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże mój, Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Po 30 latach pierwszy tu pogrzeb podpatruję współbraci już od 15 lutego i bardzo cieszę się, że jest z nami nasz ojciec prowincjał. Zaczynaliśmy w tym domu, on jako postulant, ja jako ekonom, ojciec Kubicz tu przybył z Białegostoku z grupą postulantów. I po 30 latach pogrzeb pierwszy, gdzie mogłem wpatrywać się w odchodzenie, w ciche, święte odchodzenie naszego współbrata ojca Tadeusza do domu ojca. Jeszcze w święto zesłania, zielone świątki, miałem dyżur na oddziale świętego Łukasza wśród chorych. Poszedłem z ciałem i krwią Pana Jezusa i Tadek jakby czekał. Usta otwarte, ręką sobie podpierał głowę. Mówię: Tadek, Pan Jezus idzie. Tadek już wiele nie mógł mówić, otworzył swoje usta, przyjął Pana Jezusa z tymi oczyma takimi, lekko już gdzieś daleko wpatrującymi, i wypił całą krew z kielicha. I mówię: Tadek, wszystko będzie dobrze. Ale lekarz wcześniej mówił, że to są już ostatnie chwile. I wpatrywałem się, jak czuwa personel przy naszych chorych. Widząc panią Annę i Joannę, którą całą noc tę ostatnią czuwały, myślałem, że to anioły klęczą przy łóżku, kiedy wszedłem
wieczorem, a one z gromnicą modliły się i tak było do 3:25. Ojciec Tadek spokojnie odchodzi jak święty. I wpatrywałem się w ciężką ich pracę. One modlą się, rozmawiają, ubierają koszulę, najpierw obmywają całe ciało, jak to chciały niewiasty idące do grobu, ale już Chrystusa nie znalazły. On zmartwychwstał. A tu byłem świadkiem, kiedy to ten obrzęd jakby namaszczenia tych, którzy mu bardzo służyli i na których każdego dnia czekał, tak się dokonywał. I nie umiałem, kiedy już przebierały dalszą garderobę, przyszedłem tu do kaplicy i zastanawiałem się nad naszym życiem. My tak pięknie lubimy mówić o Panu Bogu, o Jego transcendencji, immanencji, o wszystkim. A to jest nam niepotrzebne. Najważniejsze jest serce człowieka. Zrozumiałem i my jako wierzący, to cośmy wynieśli z domu, to w nas kiełkuje, rozwija się, chociaż jesteśmy nieraz zbyt porywczy, ale cały czas dokonuje się wiara naszych ojców w sercach naszych i do końca życia takimi pozostaniemy. Wpatrując się w rodzinę ojca Tadeusza, Wandę, siostry, które tu przyjechały, i kiedy rozmawiałem przez telefon, mówi, no nic, rodzina swojska, tak jakbyśmy się znali już od dawna. Wanda ubolewała, rozmawialiśmy o jego życiu, że tu chce być pochowany i tu będzie pogrzeb w sobotę. Dobrze, ojcze, przyjedziemy. I kochani, tatka poznałem 2 lata przed święceniami, czy 3, on jest 2 lata starszy ode mnie, święceniami. I był stan wojenny. Ojciec magister nas wtedy puścił, bo to już do wiosny dochodziło, moje ojciec miał zawał serca. Matka w domu się martwiła, bo została sama na gospodarstwie, a brata Jana zabrali do wojska, do Krotoszyna. I Tadek mówił, przyszedł do pokoju, to przecież był nauczyciel, wspaniale rozmawiał, zazdrościli mu, zazdrościliśmy się tej inteligencji jemu. Mówi, wiesz co, nie martw się, słyszeliśmy, że idzie napisać, ja jestem z Krotoszyna, pojadę z tobą, pojedziemy do wojska, napiszemy list. Pojechaliśmy. Jechało się wtedy od 9:30 wieczora z Pieniężna aż do Poznania, potem do Krotoszyna. Zimno było i statkiem poszliśmy. Bardzo elegancko przyjęli nas w wojsku. Jechaliśmy w sutannę i ten, który nas przyjmował, mówił, wy tacy młodzi kapłani, no to do wojska trzeba. Jeszcze pamiętam słowa. Tadek się tylko uśmiechał. I prosiłem, żeby zwolnili mego brata, bo jestem w seminarium, chcę jechać na misję. Tadek mówi, tak, jesteśmy z misyjnego seminarium, a matka jest sama, ojciec chory. Za miesiąc czasu brat powrócił z Krotoszyna i mógł zająć się gospodarstwem. Wielkie serce tatka, nie tylko ja, ale także i wczoraj, z Niemiec, już nie wiem, którzy współbracia, bo co chwilę ktoś dzwonił, pytał się, dlaczego tak szybko odszedł. No, choroba. I każdy mówił, że miał wielkie serce. W seminarium wszyscy lubili przychodzić do tatka, bo był gościnny. I to nam pozostało i pozostanie do końca. Ojcze prowincjale, każdego dnia kontemplujemy tu słowo. Cieszę się bardzo, że jestem w tej wspólnocie. Po 30 latach nie brakuje na modlitwach ani na mszyźnie nikogo. Chcę cię zapewnić, tak jak on, kiedy tu schodził do pracy, ojciec prowincjał jako kleryk,
zawsze spotykałem go w kaplicy. Pobożny, mało mówiący. I dzisiaj cieszę się, że mamy, że mogę ojcu prowincjałowi mówić ojcze, tak jak on kiedyś zwracał się do nas. Ale byliśmy młodzi. Pierwszy pogrzeb był brata Alojzego, który mnie wychowywał. Tam w Kludowie. Potem zmarł nam tu ojciec Bona, były prowincja. Ojcze, jak to jest? A ojciec Bona powiedział, nie martwcie się, wy jesteście garanci, bo tak nas nazywają w Indiach. Ojcze, jak to garanci? Nad wami, nad nami czuwa Pan Bóg, tylko trzeba chcieć i oddawać się, spalać. Ojciec Bona zmarł, potemśmy go chowali i trzeci grób. Ojciec Kibicki, który też tak zaczął dbać o ten dom, że mówi, wiesz, ja niedaleko stąd pochodzę, to tam przyniesiemy krowę, tych chłopców tu jest ponad 30, założymy gospodarstwo. Brat Skibicki z Nowego szedł z krową tu, żeby było nam dobrze. Troska o ten dom. Potem opowiadali współbracia jeszcze o Józefie, który do tego domu przychodził. Głosiłem rekolekcję dla Polonii, tam w Waszyngtonie, naprzeciw naszego domu, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, podszedłem do Bazyliki, tam patrzę obraz. Jezus trzymający w objęciach człowieka. I wracają myśli. I znowu tam skupienie, na czym polega nasza służebność Panu Bogu względem tych, do których jesteśmy posyłani. Pamiętam, ojciec Bona zawsze nam mówił w Kludowie, bo powiedział, że musi rezygnować z urzędu prowincjała. Jest to bardzo ciężki urząd, bo spotkał się z niewłaściwym hierarchą i to go załamało. I szybko zrezygnował z urzędu prowincjała. Chodziło, współbracia wiedzą, o budowę w tych trudnych czasach Kościoła Królowej Apostołów w Rybniku. I opowiadał ojciec Bona i nie tylko on, ale wszyscy współbracia, że najważniejsza to jest troska o dom, w którym się znajdujemy. I cieszę się, nasi bracia, każdego dnia, nie wiem, czy śledzą mnie, kiedy przyjdę na modlitwę, już czuwają na modlitwie. Wszyscy modlimy się raz na górze, w oddziale Łukasza, raz na dole, tu w tej kaplicy świętego Chrystusa Króla w domu świętego Józefa. I pamiętam ten dzień, kiedyśmy tu wstępowali do domu, kiedy 2 lutego przychodzimy i przychodzi brat grobelny z dołu, bo w tym domu złożył pierwsze śluby i zaczyna płakać, kiedy odnaleźliśmy na gospodarstwie obraz świętego Józefa. Bardzośmy się denerwowali, bo miał 2 dziury. Sąsiad mówi, jak to ojcze, zakleimy, przecież za 3 dni, 16-gośmy to czynili, przyjeżdża biskup Przykucki, aby ten dom poświęcić. I zdenerwowani urwaliśmy kawał płótna ściernego, zakleiliśmy obraz, powiesiliśmy na ścianie. Przychodzi stary brat, pan grobelny i mówi, ojcze, zaczyna płakać. Pani żołądkowa tu i mówi, tu właśnie tymi drzwiami wszedł SS-man. Historia jest opisana w naszych kalendarzach i to nie dziury starego Sperholcu, jak to mówił pan grobelny z szafy, ale Władysław Drapiecki, brat Drapieckiego, który zginął w obozie, on malował ten obraz Chrystusa Króla, ołtarz. Był bardzo szeroki, piłą motorową, śmy ucinali tak na szybko. Mówi, to tu ustrzelił SS-man, ale nie świętego Józefa, tylko obok. I w roku świętego Józefa ten obraz daliśmy do renowacji
ojciec Czachorek utworzy tu na plenum naszym, robimy oratorium świętego Józefa. I wpatrując się w tatka, do którego przychodziłem, nic praktycznie nie mówił. Jak święty Józef leżał, tylko wpatrywał się, i kiedy przynosiłem Eucharystię, on ożywał. To był wielkie we czwartek oktawy Bożego ciała umiera. Wczoraj serca Jezusowego modliliśmy tu wszyscy i wspominając tatka, dzisiaj niepokalanego poczęcia i wspomnienie naszych współbraci męczenników. Ta historia, którą mamy wypełnić, dokonuje się w nas. Ojciec Święty w środę przed Bożym ciałem na audiencji mówił, żebyśmy nie zapomnieli o modlitwie. Modlitwa jest najważniejsza w naszym życiu. To wszystko, co nas nieraz dotyczy, to są przypadłości. I Ojciec Święty Franciszek tak powiedział, to Chrystus za was się modli. Bądźcie tylko mocni i zawierzcie całkowicie Chrystusowi. Tadek tak żył, ukazywał nam pokój duszy przez cierpienie ciała i potrafił jako młody człowiek każdemu jakoś pomóc. W seminarium pamiętam, każdy się jemu kłaniał, chociaż razem szedł tą drogą, aby zdobyć kapłaństwo, sakrament kapłaństwa, ale był kimś innym. Był wyższym, bogatszym w naszych oczach, tak prosto mówiąc, i jeszcze bardziej uduchowiony. Dlatego może Pan Bóg tak pokierował życiem, że to cierpienie tu, w tym naszym domu, w tym roku świętego Józefa, gdzie przy personelu naszych pielęgniarek i tych, którzy posługiwali, spokojnie, jak Jan Paweł II uczył nas umierać i byśmy zrozumieli, czym warte jest nasze życie. I kochani, ten piękny dzień, już na internecie jest wiele o ojcu, tatku, wielu ogląda na pewno te dzisiejsze ostatnie pożegnanie z nim i złączeni są na modlitwie. I tak jak napisałem w kalendarzu o tym domu, że tu są skarby Kościoła. Tadek jest takim skarbem już doszlifowanym. Nas jeszcze musi życie doszlifować. Ale Tadek był tak doszlifowany cierpieniem, swoją postawą, że nawet panie pielęgniarki czy pan pielęgniarz, wszyscy mówili, proszę ojca, dużo jest roboty, ale z miłą chęcią idziemy posługiwać. Kiedy wchodziłem o różnych porach, zawsze pachnąco, zawsze czysto, Tadek sobie spoglądał, kiedy pogłaskałem po głowie, otwierał oko, widać było jego szczęście. Ale to szczęście dopiero bardziej ukazał, kiedy już leżał na boku, kiedy już mocno sapał, kiedy już odchodził z tej ziemi. I to szczęście zobaczyłem w sercach tych modlących się naszych pielęgniarek, które ostatnią posługą, głaszcząc go, jakby przeprowadzały przez bramę rajskiego ogrodu. Dlatego, ojcze prowincjale, można byłoby mówić bardzo dużo na temat tu skarbów Kościoła, ale masz prawdziwe skarby. Nas jeszcze musisz doszlifować, bo jeszcze mamy takie rogowacizny różne. Ale nie chciałem mówić nic o tym, co wysoko gdzieś tam zapisane teologicznie, bo już tych pogrzebów naoglądaliśmy się ich w Nysie i wszędzie to zawsze jakieś głębokie, wysoko teologiczne słowa. A rzeczywiście skarb jest to Słowo Boże przez nasze święcenia kapłańskie,
przez posługę misyjną i tam, gdzie się znajdujemy, zapisane jest w sercu i na twarzy każdego z nas. Dlatego Tadek umierał spokojnie. Odchodził od nas pełen szczęścia i miłości tych, którzy w tym czasie, przy tym jego odejściu, trwaliby go jeszcze resztką sił przeprowadzić. Kochani drodzy współbracia z różnych domów z całej Polski, dziękuję wszystkim, którzyście tak licznie przybyli, naszej rodzinie, siostrom i wszystkim znajomym ojca Tadka. Chciałem kogoś poprosić, abyście wydali świadectwo, lecz troszeczkę też czas nas goni. Tadek już nam pokropił cały tu nasz park i przejdziemy tam na to miejsce, gdzie jest cisza, gdzie śpiewają ptaki, gdzie chodzą sarny i obgryzają nam kwiaty, gdzie liście spadły i nie można wyczyścić, bo to jest rezerwat. Dlatego nie myślcie, że jesteśmy leniami, ale przychodzą i mówią: nic nie ruszać, rezerwat. Będziemy słyszeć i zobaczymy, ile jest różnych gatunków ptaków, ile skacze młodych piskląt. Jedni się rodzą, tak jest w przyrodzie, drudzy umierają, tak jest w naszym życiu. I dlatego też najważniejsze, co w naszym życiu możemy dać zmarłym, to msza święta, modlitwa. Dlatego prosiłem Wandę, nie przywoźcie żadnych kwiatów. Wanda mówi: my już załatwili wszystko, ojcze. Najważniejsza modlitwa. Umarli już nie czują w sposób materialny. Kwiat jest wyrazem naszej miłości i jakby złączenia z nimi. Ale modlitwa łączy nas z Bogiem. By i nam tej modlitwy nie zabrakło, powstańmy teraz i prośmy dobrego Ojca, aby Tadek, który odszedł od nas, i nasi współbracia wypraszali nam potrzebnych łask, byśmy również dojrzeli do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Prośmy za siostry, całą rodzinę pogrążoną w żałobie, aby Pan dodawał nam wszystkim nadziei lepszego jutra, który wypływa z naszej wiary, miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Módlmy się za tego pierwszego spośród nas, kogo Pan Bóg wezwie przed swoje oblicze, aby ramiona miłosiernego Ojca były szeroko otwarte. Ciebie prosimy. Polećmy rodziców Ojca Tadka, wszystkich zmarłych, chrzestnych i tych, których za życia spotykał na swej drodze kapłańskiej, aby razem z nimi mógł się cieszyć życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Nie zapomnijmy modlić się o powołania. Tatku, prosimy Cię, przyspórz nam nowych powołań, bo my słabniemy, a młodych jest coraz mniej. Wolą zachód, pracę i wyjazd gdzieś jeszcze za granicę. Zbyt dobrze w Polsce, dlatego niektórym młodym, chociaż czują potrzebę powołania, Pan Bóg na razie jest niepotrzebny. Tatku, prosimy Cię, uproś nam nowych powołań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas tu wszystkich zebranych, aby nasze serca były uniesione radością żywej wiary, miłością Boga i tych, wśród których żyjemy, pracujemy, do których jesteśmy posłani. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Ty wiesz, czego nam najbardziej potrzeba. Udziel nam mocy wiary, miłości i dawania dobrego świadectwa, życia, a zmarłym wiecznego pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Tajemnica wiary. Chrystus umarł,
Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominam śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i jej zbawienia. Dziękuję, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, kapłanie Tadeuszu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć swojej Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych rodzicach, o Jego zmarłych rodzicach, chrzestnych, o wszystkich zmarłych z pokrewieństwa obu stron, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, apostołami, ze świętym ojcem Arnoldem i Józefem, błogosławionymi współbraćmi męczennikami, z błogosławioną siostrą Marią, Heleną i Józefą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego pełni ufności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz chleb świata. Baranku Boży, który gładzisz chleb świata. Zmiłuj się nad nami.
wszechświata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie Jezusie, Panie przyjdzie do mnie, ale powiedz tylko to słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
pokarmem eucharystycznym pokornie prosimy Cię, Boże, aby Twój sługa kapłan Tadeusz, który wiernie służył Kościołowi, oczyszczony przez tę ofiarę, zawsze radował się w Twojej obecności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imieniu polskiej prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego pragnę złożyć głębokie wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny zmarłego naszego współbrata, ojca Tadeusza. Dzisiejsza uroczystość pogrzebowa jest też bez wątpienia okazją, aby podziękować też Panu Bogu za dar jego powołania kapłańskiego i również za to, że wybrał to konkretne zgromadzenie misjonarzy, werbistów Zgromadzenia Słowa Bożego, któremu wiernie służył, nie tylko tutaj w ojczyźnie, ale i również poza jej granicami. Znany też pedagog, przecież doskonale znał, można powiedzieć, w palcu język angielski i niemiecki. Dzisiaj dziękujemy za to wszystko, co zrobił w swoim życiu kapłańskim dla dobra polskiej prowincji, ale też całego zgromadzenia, bo jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, zgromadzeniem międzynarodowym, a każdy należy do poszczególnych części świata, służy swoim kapłaństwem i swoim posługiwaniem. Ojcze Tadeuszu, jak już było wspomniane w Słowie Bożym, tyle przez ojca rektora, na pewno przez wzgląd na Boże miłosie Bóg, przez wzgląd na naszą modlitwę, ofiaruje mu dar nieba i o to też go prosiliśmy w tej zbawczej Eucharystii. Także, droga rodzino, możecie być dumni, cieszyć się, że mieliście takiego krewnego, który był wspaniałym misjonarzem. Niech na tę drogę ostatniego pożegnania z nim towarzyszy nam przede wszystkim silna łaska wiary, że nasze życie, choć przemija, to jednak tu na tej ziemi, to jednak się nie kończy. Niech ta ufność, wiara nas ożywia przez tą dzisiejszą celebrację pogrzebową. Ale myśl o budowie tu kaplicy i sanktuarium świętego Józefa. Kochani, dziękuję Wam za cierpliwość, żeście przybyli. Ojciec ekonom już się troił, dwoił, gdzie nas pomieścić, bo wiedzieliśmy, że licznie tu przybywacie. Cieszymy się bardzo. Czym chata bogata, tym będziemy się częstować po pogrzebie. Dlatego zapraszamy do jadalni, tu z boku, współbraci, którzy tu mieszkają wszyscy, bo możemy iść potem do góry na oddział chorych, tam też jest coś przygotowane, a Was, gości, zapraszamy tu jak najbliżej. Kochani, dzięki Wam za wszystko. Nie ma co mówić. Teraz pożegnajmy naszego brata, współbrata, szczególnie rodzinie, bardzo dziękuję, że tak licznie przybyliście, no i że taka atmosfera rodzinna jest, że nie ma tu panów ani pani, ale jesteśmy bracia i siostry. Dlatego, kochani, nasz brat zasnął w pokoju z Chrystusem, z wiarą i nadzieją życia wiecznego. Polecajmy go teraz miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Tadeusz, który przez chrzest i sakrament kapłaństwa stał się przybranym dzieckiem Bożym, w ciągu życia karmił się ciałem i krwią Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się także do Boga za nas pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszym współbratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.
Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boży, z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi. Cię przygarnie Chrystus uwielbiony. On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Ojca do domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie. Jedyne światło, które nie zna zmierzchu, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem. Pozwól oglądać chwały Twój majestat. Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Powoli wychodzimy, dajmy się do trumny, potrąbienie i wychodzimy na cmentarz. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i miasta niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i miasta. Daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego współbrata, kapłana Tadeusza, i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Aniołowie zawiodą Cię do rakaju.